w jakiś sposób dopisać może jedno zdanie albo sugestię, że jeżeli jest to film, który jest dotowany przez Komisję tą krakowską filmową, czyli w jakiś sposób jest to w interesie Krakowa, to wtedy ta komisja pokrywa te parkingi i proste. No. I wtedy ten biedny producent niezależny może niekoniecznie musi taki koszt ponosić, bo on może być czasem większy od płacenia aktorów amatorów. O tym myślałem. Ale to po prostu krakowska komisja filmowa powinna wziąć na siebie w wypadku, niech oni się, nie chcę przypomnieć jakimi fachowcami, ale jednak są powołani do tego, żeby to jakoś oceniać z punktu widzenia interesu miasta. I niech oni wtedy wyciągają. A nie prawo zwolnić. Nie, bo rzeczywiście jest wiele produkcji, gdzie naprawdę się nie zamyka budżet, a są to jakieś wartościowe produkcje. No choćby krakowska szkoła filmowa, no niech ci studenci z własnej kieszeni nie płacą za parkingi na nim. Jeszcze płacą czesne. Czy pan poseł? Tak. Proszę bardzo. Nasza uchwała przede wszystkim dotyczy tych dużych planów filmowych, gdzie do obsługi których wymagane są duże samochody, które parkują na miejscach parkingowych dla mieszkańców. Więc jeżeli ktoś robi jakąś małą produkcję, to wątpię, żeby zajął 100 miejsc parkingowych na kilku ulicach. Chodzi po prostu o to, nie wiem, 2 miejsca zajmie, to jest wszystko, a poza tym. Znaczy, to jest. Dobra, dziękuję. Pan Rosner, pan bardzo mieć panie wszystkie. Ja bym Wojtka chciał jak najbardziej cel szczytny, że niestety tam jest zapewnienie. Tam gdzie są pieniądze, tam tak naprawdę kończą się szczytne idee. I obawiam się, że gdybyśmy wprowadzili taki zapis, to nagle detektywi, czy tam W11 i tak dalej, wszystkie promowałyby na Kraków. Jakoś by sobie podejrzewam też, dostaję tam chociażby złotówkę od tej komisji. To nie jestem filmowcem, nie wiem jak to działa, ale myślę, że mogliby takie pismo złożyć do komisji, skoro pan mówi, że są tam niekompetentni, to nie wiadomo, czy by nie przyznali. Więc no, myślę, że w takiej formie, w jakiej jest, no to byłoby okej. Okay. Jeżeli przyjdzie tak jak Tomek powiedział, no to głównie chodzi o jakieś duże produkty. Jeżeli przyjdą studenci i będą tam robić off kamerę, no to oni nie potrzebują tam jakiegoś dużego placu i nie potrzebują filmów i blokowania miejsc parkingowych. Ale tu jest problem jeszcze czym innym. Czasami już Bóg filmy czasami potrzebują tego, że jest pusta wszystko. Trzeba zabrać samochody, trzeba postawić znak, że przez 3 dni nie można parkować w swoim miejscu. To niekoniecznie duży autobus blokuje. To na filmie nie może być niezwiązane ze scenariuszem ileś samochodów i jeszcze trzeba ludzi przepraszać, żeby nie chodzili. No więc tak, tylko że jeszcze nie jest tylko problem parkowania, nie widziałem jeszcze, że w Krakowie studenci zablokowali całą ulicę, żeby komórką nakręcić film. Nie? A dlaczego nie? No. Proszę bardzo, pan Balcewicz. Proszę państwa, chciałem o paru rzeczach powiedzieć, bo tu się mówi o tym, że filmy promują Kraków i tak dalej. W tej chwili generalnie te filmy, które ja oglądałem i które miały promować Kraków, są naprawdę tak ciasno montowane. Trzeba znać bardzo dobrze miasto i widzieć, że to było w Krakowie robione, żeby zidentyfikować obiekt. No być może Julia była jakoś tak ogrywana. Natomiast co do W11 detektywów, to w tej chwili oni to tak robią, że to się dzieje wszystko bez, to jest scenografia współczesna, to się dzieje no bez właściwie wyłączania ruchu albo nie wiem, ktoś tam prosi, żeby ktoś nie przechodził przez chwilę. Natomiast są filmy, które mam wątpliwości, czy promują Kraków, jak ostatnio film Pod mocnym aniołem pana Smarzowskiego, który zakończył zdjęcia. A zdjęcia były kręcone w dużej mierze na ulicy Sarego przez parę ładnych dni, to znaczy, bo zdjęcia były od 5 listopada, proszę, która? Kręcone i na Sarego tam po ulicy chyba wyłączone. Natomiast proszę państwa, jak sądzę, idea tej uchwały sprowadza się do tego, żeby uzmysłowić, że jest przestrzeń publiczna, która jest własnością wszystkich. I teraz jeżeli jest ktoś, kto wykupił abonament. Są ludzie, którzy mają abonamenty kupione nie za 10 zł miesięcznie, tylko za 250 zł miesięcznie. Oczywiście to nie ma znaczenia. I teraz jeżeli ktoś ma przyznany abonament, ma prawo,
Tu się okazuje, że pewnego pięknego dnia przyjeżdża ekipa z Ikei, miesza znaki, że od jutra nie ma parkowania i właściciel powinien sobie to autko, nie wiem, rozkręcić na śrubki i schować pod łóżkiem. To ma pokazać, że no, ta przestrzeń jest czyjaś i to kosztuje, bo dzisiaj produkcje filmowe można robić w dowolnym miejscu, o dowolnym czasie, można scenografię postawić taką, że Kraków będzie w hali zdjęciowej, w Czyżynach udawany, czy wręcz robi się to zupełnie gdzie. To jest kwestia jakby pokazania producentowi, że no to kosztuje, a to nie jest bezpłatnie. Natomiast co do tak zwanych zysków komisji filmowej, to jest tak, ja z panem Orlickim ostatnio przy okazji tego Anioła się wypytywałem, no i się okazuje, że na razie póki co te filmy, w których komisja filmowa partycypowała, nie przynoszą zysku, bo to miał być taki fundusz, który się no samo napędza i zyski z jednego filmu no, przechodzą na potężny film, prezes Bromski nakręcił 2 czy 3 lata temu, uwikłanie chyba, taki trailer, 30 dni zdjęciowych w Krakowie, no nie zwrócił się. Dziękuję Pani Wyszyńska, Panie Komisarzu. Chciałam nawiązać do komisji poprzedniej. Otóż ten film Paryskiego był także kręcony na ulicy Felicjanek i na ulicy Małej, gdzie po prostu porozmieszano kartki na drzwiach poszczególnych kamienic, że prosimy o usunięcie samochodu w dniach od tego do tego, bo będzie kręcony film. Potem przyjechały znaki i poustawiali, potem taśmami poograniczali ulicę. No i wszyscy mieszkańcy z tych dwóch, trzech ulic postawili ochroniarzy i policja. Ochroniarze i policja, tak. I mało tego, to się powtarzało, ponieważ kręcili w różnych porach roku. Czasami robili dokrętki, więc jeszcze, bo coś im tam nie wyszło i na nowo stawiali całą scenografię i wszystko. Ostatnie zdjęcia były, no nie wiem, w tygodniu jeszcze, ale... Już pomijając fakt, że właśnie, że blokady, że coś tam, wjeżdżali ciężkimi samochodami z podnośnikami, z których były światła na dół montowane i te podnośniki takie z tymi rozstawianymi takimi jeszcze nogami na boki nie stały na jezdni, tylko stały na chodnikach. I oczywiście nie było nikogo z Zikitu, który by sprawdził stan chodników przed kręceniem filmu i stan chodników po kręceniu filmu, ile płyt chodnikowych w międzyczasie. Po prostu zero w ogóle jakiegoś zainteresowania, a my kładziemy na remonty dróg i chodników, prawda? I mało tego, część tych taśm, którymi to było pograniczane, pozwijali, część nie, zostały jakieś tam brudne rzeczy, jakiś fotelik, jakiś coś. No i tak to wygląda. Taśmy sama osobiście niektóre zbijałam, bo przez 3 tygodnie powiewały na drzewach. Albo na ogrodzeniu. Dziękuję bardzo. Ja się zwracam po tym, co powiedziała pani Jela, to powiem pan Jacek, ja bym docofnął do tego tematu, ale powiem dlaczego. Powinniśmy do tego podejść szerzej, mając na uwagę to, co powiedziała pani Wyszyńska, pan Jacek. Jeszcze przychodzi mi jedna rzecz do głowy, że niewykluczone, że powinniśmy się domagać, żeby takie rzeczy dłuższe, o których mówi pani Wyszyńska, były poparte opinią dzielnicy. Czy zgadzamy się na to? Bo zamykanie ulic, tak jak tu mówi pani Basia Zarzycka, jest bardzo uciążliwe dla mieszkańców. Ja mówię 2 dni, okej, okay, rozumiem, nie? Ale mówię właśnie dlatego, ja uważam, że powinniśmy siąść na tym na poważnie, bo jeżeli to tak puścimy, to okej, okay, to tak pójdzie. A ja uważam, że powinniśmy się nie od Zikitu tego domagać, ale uważam, że powinniśmy się domagać tego od Rady Miasta, żeby uregulowała przepisy wewnętrzne do tego typu rzeczy, żeby Zikit nie miał samowolki. Nie ma tu dzisiaj radnego z Perury, taka sama miejsce, sytuacja przez prawie miesiąc miała miejsce, nie wiem jaki to był film, na ulicy Pawlikowskiego, czyli zamknięto całą Pawlikowskiego, gdzie jest również dojazd do prywatnego parkingu, nazwijmy to prywatnego, należącego do wspólnoty i mieszkańcy nie mogli dojechać do garażu i do wspólnoty, tam są garaże. To była ulica Pawlikowskiego. Pani Wyszyńska tutaj mówi słusznie o Felicjanek, etc. Co już nie mówię, że utrudnia życie tylko mieszkańcom, bo tam są też przedsiębiorcy, którzy tutaj
Ja mówię, siądźmy na tym na szybko. Ja się mogę zaofiarować po swojej stronie, że się zaangażuję, ale napiszmy to rzetelnie, ujmując te wszystkie uwagi, które były wygłoszone wcześniej. Może uda nam się też znaleźć wspólny mianownik do tego, co mówił pan radny Pasternak, żeby wymyślić jakąś lukę dla tych niekomercyjnych filmów, która będzie stanowiła, nie właśnie to, co powiedział pan Rosner, czy zaraz się okaże, że jacyś detektywi są ludzi z promocją Krakowa, ale to możemy wymyślić, tak? I ja bym naprawdę, nie ze złośliwości Tomek, tylko naprawdę siądźmy na tym na poważnie, bo jak puścimy to tak, to dostaniemy odpowiedź z Zikitu, że się nie da. I ja uważam, że cofnijmy to, zwróćmy się do Rady Miasta, jest komisja planowania przestrzennego, jest komisja kultury, jest rada. I ja uważam, że powinniśmy się zwrócić, że wtedy, kiedy pan Jacek napisał o te meneksy, na razie dziecko zostało wylane z kąpielą, bo oczywiście miasto przez pół roku nic nie zrobiło tak naprawdę, żeby był szum i tak dalej. Oczywiście nas nie zaproszono, oczywiście nie zaproszono Komisji Praworządności. Oczywiście z panem Jackiem rozmawiałem, czy powinniśmy na sesji czerwcowej ponownie się pochylić, żeby miasto jednak dzisiaj z Orgierdem też tym okazuje się, że pan Jacek to samo widział. Była awantura jakiegoś kierowcy meneksy i tak dalej. Siądźmy nad tym. Poważnie mówię, siądźmy nad tym. No, awantura nie była ze mną. No i byliśmy świadkami awantury między dwoma strażnikami wyzywanymi przez nie wiem czy pijanego, czy nie. Pan Jacek pokazuje się. Nieważne. Dlaczego o tym mówię? Miasto by się wtedy zajęło, czyli Rada Miasta, tudzież jednostki podległe prezydentowi. I w tym momencie uważam, że nie Zikit się powinien zająć, ale powinno się podejść do tego szerzej, żebyśmy to zrobili rzetelnie, bo uważam, że bez że takie zamykanie Felicjany czy placu biskupiego na 2-3 tygodnie miesiąc, bez opinii na przykład rady, nie powinno mieć miejsca. Nie, no to nie było na miesiąc, to było na parę dni, ale no tak, chodzi mi o fakt, a jeżeli to powinien być wymyślony przez Radę Miasta system rekompensat dla mieszkańców, czyli przykładowo ktoś leci przez tydzień gmin i idzie ileś za tydzień do miasta, na przykład nie na remont budynku. Tomek, ja nie będę składał wniosku o odsunięcie tego do projektodawcy, ale tak właśnie, nie chcę formalnie, tak, ale zastanówcie się, czy nie wróćmy tego. Ja się nie wiem, czy pani Ela, czy pani Basia, czy pan Jacek, czy pan was tak zechce, ale możemy się umówić na 2 godziny, siąść, napisać to, tak jak będziemy uważali najlepiej. Bo tak to nie, no właściwie dostaniemy odpowiedź, że się nie da. Dziękuję. Proszę bardzo. Ja mam, proszę państwa, taką propozycję. Ja bardzo, bardzo, bardzo cenię tutaj uwagi pana Wojtka. Natomiast ja bym proponował coś takiego, bo my tą uchwałą sygnalizujemy pewien problem, koło którego przechodzono do tej pory obojętnie. Więc sygnalizujemy, że jest problem, że ta wartość, że to miejsce ma jakąś wartość i to powoduje pewne niedogodności dla mieszkańców. Natomiast no, tak jak w uzasadnieniu jest bardzo dokładnie i literalnie powiedziane, że produkcja filmowa jest działalnością komercyjną, bo Kraków można postawić w hali zdjęciowej. Natomiast jeżeli uznamy, że trzeba pewne rzeczy szczegółowo ustawić, no to możemy przygotować za miesiąc następną uchwałę już bardzo szczegółową, idącą w pewnym kierunku. Natomiast ja powiem szczerze, ja mam pewne wątpliwości. Nie chciałbym, żebyśmy sami na siebie patkęcili, na przykład opiniowali każde zajęcie pasa drogowego czy chodnika, bo potem będziemy dostawać, będzie tu przychodził kierownik produkcji, będzie opowiadał, jaki to jest genialny, wspaniały film, a potem jak mieszkańcy przyjdą z pretensjami, to ja to byście właśnie radni to ustawili. Ciągle się boję. Więc ja bym nie pchał się w jakieś takie codzienne ustalanie, bo wtedy będziemy mieć, biorąc pod uwagę, no nie wiem, popularność Krakowa, będziemy mieć tyle więcej niż wózek. Adwokat tylko coś, panie Jacku, ale może o to mi chodzi, żebyśmy siedli, bo ja rozumiem, że plan zdjęciowy trwa jeden dzień, 2 dni, ale jeżeli trwa, jak mówi pani Wyszyńska, 5 dni i zamyka się cały poważną część kwartału, nie pół ulicy, nie pół ulicy, tylko 2 ulice poważne, zaczyna być potężny problem z parkowaniem dla tych mieszkańców, a już nie mówię o normalnym życiu. Bo korkuje się od razu retoryka,
Zwierzyniecką, etc., etc. Akurat z panią Wyszyńską najlepiej znamy to, jak tam wygląda komunikacja samochodowa. Jaki jest problem z parkowaniem, nawet w ciągu tygodnia, kiedy jest płatne parkowanie. I nie będę się upierał, żeby tego nie odsyłać do tego, do projektu, ale uważam, że powinniśmy się nad tym pochylić, bo tak jak powiedziała pani Wyszyńska, zamknięcie dwóch ulic stanowi potężny problem dla ludzi w promieniu 200 podejrzewam metrów, co najmniej. Czyli kilkuset mieszkańców albo więcej. Proszę Państwa, ja sądzę, że wszystkie pomysły są bardzo dobre, a przede wszystkim jest ten projekt z druku nr 6, który sygnalizuje sprawę. Jeśli wszystkie debaty się nie opadną, a będziemy mieć na tym pytania, jakieś odpowiedzi na to, proszę bardzo, jeśli komuś nie opadną emocje, oczywiście, to zapraszam do stworzenia takiej uchwały. A na dzień dzisiejszy przyjmijmy. Ja chciałem tylko nawiasem, Kraków bardzo dużo się starał, żeby tak jak Miłosz w Paryżu powstał jakiś film do tego Alera w Krakowie. Już było w obrotu, już związku się witaliśmy, ale nie przyjmowałem tylko raz do widzimy. Wczoraj pani Ula Papier stała na dwoich racji, stała kamera, a na pewno nie zapłacili za zajęcie na no już nie popadajmy w skrajności takie. Oczywiście tak, pana sygnalizuje, że na czas pewnej produkcji filmowej powinno się należeć coś do zapewnienia. Wydaje mi się, że kształt nie jest zgrabny, prawda? Wystarczający. Jeśli komuś chce zapisać elaborat, który stanie się na pewno na nazwisk własny, proszę bardzo, podejmiemy. A ja to proponuję Państwu logiczną uchwałę bez zniekształceń i wywracania jej na 10 stronę. Takie jest moje zdanie. Dziękuję. To jest tylko mogę dojść się zaraz na przewodniczącym digitalizacjom, ale też po części Wojtku z tobą, tylko ja bym rzeczywiście co tego usprawnienia opiniowania rady, ja bym się bardzo tutaj wstrzymał od tego, ponieważ trudno mi wyobrazić taki plan sieciowy, który będzie zaparkowany mieszkańcom, który zamknięty na pierwszy. Jest to 60 metrów zajętego chodnika. Najpierw przez pół roku stały tam limuzyny, Mercedesy i tym podobne właścicieli. My nie mamy możliwości parkowania. Co? Jeszcze to inna rzecz. Myśmy nie mieli obowiązku sprzątania chodnika, ponieważ była tam strefa parkowania i linia była w połowie chodnika. Z dnia na dzień postawiono znak. Wszystkich właścicieli nieruchomości, które zgłosili do wynajęcia dozorcy i na nasze pisma odpowiedział Syki, żebyśmy się pocałowali w nos, ponieważ płacą 56 tysięcy złotych za ten czas zajęcia, a to już jest 2,5 roku, proszę Państwa. I 4 kamienice na Wielopolu są 5, nie ma miejsc parkingowych, dlatego że Holiday się rozbudowuje. To jest miasto. Myśmy nie możemy zapewnić miejsc parkingowych nam, ponieważ miejsc parkingowych w mieście jest tak mało, że nie ma w ogóle gdzie parkować. Czyli po prostu, ponieważ my też jeździmy, jak ja przyjeżdżam do sklepu, to ja krążę miasto 5 czy 6 razy po sąsiednich ulicach. Proszę, w mieście się nie da tego zrobić, żeby dać miejsca zastępcze. Może dać miejsca zastępcze w Krofanowie. Znaczy, to nie jest tak, bo na przykład... Dziękuję jeszcze. Podejrzeń spokój. Ja wiem, o czym ta pani mówi, ta pani ma rację. Podejrzeń spokój. Oczywiście, że ma rację, ale są miejsca. Tam jest zakaz postawiony i nie ma gdzie stanąć. Rozumiem, ale są w Krakowie miejsca pierwsze miejsca, które są komercyjnie wynajmowane. To o takich miejscach tutaj istnieje. Więc jeżeli na ulicy Paderewskiego mają na tydzień cały chodnik, to niech wykupią miejsca parkingowe także paru na mieszkańców. Chciała, żeby to było, bo byśmy wtedy mieli kasus, że pana Fidelusa podajemy o miejsca parkingowe, wykupione abonamenty dla wszystkich oraz o za dozorcę, za 1,5
tutaj 2 lata. Nie, to by było dobre. Dobra, głosujmy, głosujmy. Dziękuję, czy są przegłosy w sprawie. Dziękuję bardzo. 18 zawsze.